Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wielki przywilej tutaj stanąć, ale przede wszystkim to jest takim przywilejem dla mnie zaświadczyć, co Pan Jezus uczynił w moim życiu. Opowiem wam krótką historię taką mojego życia, ale w tym wszystkim najważniejszy będzie jeden moment. Właśnie tu w tym regionie, mimo to, że pochodzę, tak powiem krótko o sobie, pochodzę z Kutna. Wiecie, gdzie jest Kutno? Wiecie, gdzie jest Kutno. A ci, którzy nie wiedzą, to jak jest mapa Polski, to środek jest Kutno. Jest geometryczny środek Polski jest w miejscowości Piątek. O. Piątek, z Kutna do Piątku mam 11 kilometrów. Tak jak już powiedziałem, pochodzę z Kutna, za 2 miesiące skończę 68 lat, 69, przepraszam, już bym sobie ujął, 69, ale to nie jest najważniejsze. 21 lat temu, tu w tym rejonie, we Wiśle, Pan Jezus stanął na mojej drodze. Miałem wtedy 48 lat. Poprzednie te lata, kiedy wspominam, to było dziadowskie życie. Po prostu dziadowskie życie, tu nie ubieram w ładne słówka, ale to tak to jest. Życie bez Boga jest dziadowskim życiem. Urodziłem się w bardzo porządnej rodzinie, kochającej rodzinie, wielodzietnej rodzinie. Miałem wspaniałych, bogatych rodziców i rodzeństwo. Miałem starszą siostrę, siostrę bliźniaczkę, bo sam pochodzę z bliźniąt, i młodszego brata. I kiedy, powiem tak, miałem bogatych rodziców, moi rodzice naprawdę mieli dużo pieniędzy i byli jednymi z najbogatszych ludzi w Kutnie. Jak moi rodzice mieli pieniądze, to i ja miałem pieniądze. A jak ma się pieniądze, to co się ma? Tak, ma się tych kolegów. Zawsze się ich ma. Ich nie trzeba szukać, oni się sami znajdą. Wiecie, i tak, żebym nie przedłużał. O, jest zegarek tutaj. Naprawdę pamiętam takie rzeczy jeszcze z mojego dzieciństwa, kiedy nasi moi rodzice brali nas za rękę i prowadzili do kościoła. Rodzice byli katolikami, prowadzili do kościoła, ale nigdy Bóg nie był w kręgach mojego zainteresowania. Nigdy mnie nie interesowało chodzenie do kościoła. Chodzenie do kościoła jest chodzeniem do kościoła, ale jako mały dzieciak chodziłem, bo mi rodzice za ręce trzymali, no. Ale kiedy już trochę podrosłem, zacząłem się sprzeciwiać i nie będę chodził. Rodzice też odpuścili i tak dalej. I życie poszło innym torem. I być może i w twoim życiu tak było, że poszło innym torem. Wcale nawet tego nie chciałeś, bo ja też nie chciałem. Nie chciałem być, nie chciałem być złodziejem, nie chciałem być bandytą, nie chciałem być alkoholikiem. Jest tu ktoś taki, kto chciał być? No nie, no ja też nie. Ale lubiałem już od samego początku, miałem tych kolesiów, miałem pieniądze, miałem i to niczym się nie różni 50 lat temu czy 60 lat temu, a teraz. Ja miałem kolegów, którzy byli na łyso, dzisiaj to jest moda, na łyso ostrzyżony, tak? Ale 50 lat temu, to jak wychodził, jak był łyso ostrzyżony, to wiadomo, że z puchy wyszedł, no. Jeszcze jak podziargany. A ja miałem tych kolegów, oni się bujali tak jak dzisiaj. Między nimi Kajtek, dlatego że miałem pieniądze i byłem nietykalny. Byłem nietykalny. I tak to moje życie biegło. Szkoła podstawowa i tak dalej. Wiecie, miałem fotograficzną pamięć. Fotograficzną. Kiedy z moją siostrą chodziliśmy, siedzieliśmy w jednej klasie, ja zawsze, jak pamiętam, to miałem jeden zeszyt i w tym wszystkie przedmioty. Wszystkie przedmioty. Wystarczyło mi, nieraz to tak patrzyłem na tę moją siostrę, ona pisała, przygotowywała się do klasówek, bo to były te klasówki. Tak słuchałem i zawsze jak przychodziłem, cyk. I nieraz czwórki, piątki, nieraz trójki, ale nigdy nie siedziałem w żadnej klasie. Nigdy. I z tym jednym zeszytem przeleciałem 8 klas. W każdym bądź razie, moi drodzy, ale już, nawet i w szkole podstawowej ciągnęło mnie do alkoholu, bo byłem w tym towarzystwie i piłem. Wiadomo, że od razu nie piłem wódki. Było winko, piwa nie lubiłem, ale winko. Winko
I pamiętam, pierwszy raz się upiłem w 5. klasie szkoły podstawowej. Miałem wtedy 12 lat. I upiłem się do nieprzytomności i moi rodzice nie wyciągnęli żadnych konsekwencji z tego. Żadnych. To było zamiecione pod dywan. I dalej tak szło i to życie tak się toczyło. Moja matka już widziała, co się dzieje i wiele razy mi mówiła: Janek, jak nie skończysz z tym takim postępowaniem, jak nie skończysz z tymi kolesiami, to wylądujesz tak samo jak oni. Wylądujesz w więzieniu, jeżeli założysz rodzinę, to zniszczysz ją. I to mówiła mi moja matka. Wiecie, jako młody chłopak już nie przychodziłem w szkole zawodowej, już nie przychodziłem na noce do domu. A jak przychodziłem, to znowu, a gdzie byłeś, a co robiłeś? Wiecie, głowa pęka, a tu takie pytania i tak sobie myślałem, mówię, Boże, żeby wreszcie się zamknęła i dała mi spokój. Tak myślałem. I nie jeden z nas tak to robił. I wiecie co, i kiedy miałem 18 lat, moja matka zamknęła usta. Ojciec z racji tego, że miał pieniądze, miał wejścia i tak dalej, różne sprawy tuszował, kryminalne takie sprawy. Ale kiedy moja matka zamknęła oczy, to te słowa, które powiedziała, to były prorocze słowa. Kiedy miałem 18 lat, otworzyły się bramy więzienia przede mną. Spędziłem w więzieniu kilkanaście lat. I żadne przestępstwo nie było popełnione na trzeźwo. Wszystko pod wpływem alkoholu. I pamiętam, kiedy pierwszy raz, to był 72 rok, czy trzeci, już nie pamiętam, a to nie ma żadnego znaczenia, ale pierwszy raz przyjechał mój ojciec, jeden i ostatni raz przyjechał mój ojciec do więzienia, do mnie na widzenie. Przyjechał, pamiętam, siedziałem wtedy w Bydgoszczy i kiedy przyjechał, to powiedział mi tak: Janek, bardzo cię kocham. Ja wiedziałem, że moi rodzice mnie kochali. Szczególnie ojciec okazywał tą miłość, naprawdę. Moja mama mi dawała przed ojcem pieniądze, ojciec przed matką i tak dalej, ale mój ojciec mi powiedział, mówi: Janek, bardzo cię kocham. Ale wybacz, nie proś mnie. Mówi, możesz mnie prosić o wszystko. Załatwię ci adwokatów, stać go było, załatwię adwokatów, popłacę grzywnę, będę ci wysyłał paczki, tylko nie proś mnie o jedno, żeby moje nogi przekroczyły jeszcze raz bramy więzienia. Moje serce nie wytrzymało, ojciec już był po zawale. I wiecie, co powiedziałem? Byłem zbuntowany, młody taki, gówniarz, i nie potrzebuję, żebyś przyjeżdżał. Nie potrzebuję. Siemasz. I pamiętam, kiedy mój ojciec z tej sali widzeń ze łzami w oczach odwrócił się i wyszedł. I zerwałem kontakt z moją rodziną na 30 lat. 30 lat. To nie są 3 lata, ani 13. 30 lat. To nie to, że zerwałem kontakt i w ogóle nie widziałem się z nimi. Widziałem z wyroku, kiedy wychodziłem. Wtedy, bo wrócę tak, że Bóg nie był mi potrzebny. Bóg mi wtedy potrzebny, kiedy skuty w kajdanach, jechałem na sprawę i wtedy wołałem do Boga: Boże, żebym dostał jak najmniej. Wiecie, i o dziwo dostawałem jak najmniejsze wyroki, jakie mogłem tylko dostać. Startowałem od trójki, pół roku za recydywę to 3,5. To jak wchodziłem na salę, to wiedziałem, że mam 3,5. Już nie potrzeba było filozofii. Ale dostawałem 3,5, 2,5. To były najniższe wyroki, jakie mogłem dostać. I wtedy Bóg był mi potrzebny. Wiecie, kiedy wychodziłem z wyroku, przykładowo przyjeżdżałem miesiąc na wolności i znowu puszka. Półtora miesiąca i znowu puszka. Raz w ogóle nie przyjechałem do domu. I kiedy przyjeżdżałem, to przychodziłem do domu, do mojego ojca. Mój ojciec, ja mieszkałem z ojcem. Moja siostra wyszła za mąż. Druga już dawno była mężatką. Brat się też ożenił. I kiedy przyjeżdżałem do tego domu, wchodziłem do domu, lodówka otwarta. I ja nigdy w życiu nie pracowałem. Nie pracowałem. Pierwsza moja praca to miałem 50 lat, kiedy poszedłem do pracy, kiedy się nawróciłem.
moje życie, rozboje, włamania i kradzieże. Ale przyłaziłem do tego domu, wiedziałem, że jest w lodówce, brałem, chociaż tam nigdy nie włożyłem nic. Nigdy swojemu, kradłem, miałem dużo pieniędzy, nigdy nie dałem swojemu ojcu żadnych pieniędzy na utrzymanie animacji, nikomu nie dawałem. Miałem na swoje hulaszcze życie, imponowało mi hulaszcze życie. Ja kochałem takie życie, hulaszcze. I krótko kiedy, i to tak trwało. Ja pamiętam, wiecie, to dziad, nie będę opowiadał tutaj, bo to dziadowskie życie i tu nie ma co opowiadać, ale pamiętam, kiedy ostatni raz wychodziłem z więzienia, z wyroku, to było w 1988 roku, i mówię tak, wyjdę i jestem taki mądry, już tyle doświadczenia, czytałem, nie czytałem Biblii, nigdy nie wiedziałem, co to jest Biblia, zresztą nie wiedziałem, w ogóle nie wiedziałem, co to jest Biblia, no bo nie miał mi kto powiedzieć. Natomiast w więzieniu czytałem kodeksy karne, karne wykonawcze, cywilne, wszystkie, pisałem dużo pism sądowych i tak dalej. Kodeks karny miałem w głowie. I nigdy nie miałem żadnego adwokata, nigdy. Zawsze się sam broniłem. Przepraszam, raz miałem adwokata, kiedy z wojska, to już musiałem urzędowego mieć, to też mu na sprawie powiedziałem, że dziękuję bardzo za jego pomoc. Kiedy mi powiedział, że mi się przyznał, dostanę mniejszy wyrok. I się nie przyznałem i chociaż popełniłem, zostałem uniewinniony. Tak to prawo nasze działa. Ale o co tutaj chodzi? Kiedy wyszedłem ostatni raz z więzienia, jeszcze się pobujałem na Dolnym Śląsku, Racibórz i tam dalej, przyjechałem do domu. Wróciłem do domu, chyba z rok tu balowałem jeszcze po Śląsku i tak sobie mówiłem, nigdy już się więcej nie dam złapać. I faktycznie już nigdy więcej nie wróciłem do więzienia na żaden wyrok, mimo to, że jeszcze raz wróciłem. I przyjechałem do domu, mój ojciec jeszcze pożył może 2 miesiące, nie wiem. Ale chyba tak, gdzieś koło 2 miesięcy. I mój ojciec umarł. I wiecie co? Zostało mieszkanie. Mieszkanie po moich rodzicach. I ja nigdy w życiu nie wiedziałem, że trzeba zapłacić za światło, trzeba zapłacić za gaz. To nie było w mojej głowie. Mój ojciec zawsze to załatwiał i... I nieszczęście, bo ja mam mieszkanie. Ale na mojej drodze stanęła taka dziewczyna, młodsza ode mnie i mówi tak, Janek, jak chcesz, to możesz u mnie zamieszkać. Miała domek jednorodzinny, pracowała. Ja mówię, znasz mnie, wiesz, kim jestem. Kutno, nie, Nowy Jork, 50 tysięcy, tam mnie każdy znał. Ale mówi, Janek, nie musisz pracować. No mówię, kurczę, to jak ja nie muszę pracować, to super. No, to super. I zamieszkałem u tej dziewczyny. Mieszkam u niej 8 lat. Podzieliliśmy obowiązki. Wiecie, życie bez Boga to jest życie na głowie. I podzieliliśmy obowiązki. Ja, facet, podzieliłem obowiązki z nią. Ona szła do pracy, pracowała, a do moich obowiązków należało posprzątać mieszkanie, ugotować obiad. I z tego względu, że umiem gotować i lubię gotować i lubię czystość, to nie był problem, żeby ugotować obiad na 2 osoby. To nie był problem i kobiety wiedzą o tym, że to nie jest problem. I dlatego, że lubię czystość, zawsze było czysto. Ale nigdy nie robiłem speluny z domu. Tam zawsze było posprzątane. W każdym bądź razie, kiedy ona rano wychodziła do pracy, bo miała domek jednorodzinny, na godzinę 7, 5 po 7, kolesie pukali w okno, otwierałem i były pijaństwa, orgie i tam różne rzeczy, o których nie chcę gadać. I kiedy po 8 latach powiedziała, mówi, Janek, ja już nie chcę tak żyć. Musisz opuścić moje mieszkanie. I dzisiaj dziękuję Bogu, że ona mnie nie zameldowała u siebie w domu. Mnie w życiu nie wymeldowała. W życiu. Straciłem swoje mieszkanie. Nie przepiłem go, nie sprzedałem, nie tego, ale straciłem po rodzicach swoje mieszkanie. I kiedy musiałem jej mieszkanie opuścić, znalazłem się, już nie było kolegów, już nie było tych, którzy klepią po plecach. Już nie było tych, który by ci powiedział, chodź Janek, prześpisz się u mnie. I znalazłem się w noclegowni. Kiedy pamiętam, w Kutnie przechodziłem koło noclegowni i widziałem tych ludzi, którzy mówili,
kurczę, co oni tu robią? No co oni tu robią? No facet sobie był w noclegowni, no nie ma gdzie spać. Długo nie czekałem, znalazłem się w tej noclegowni. I pamiętam, kiedy przyszedłem do tej noclegowni, wiecie, zawsze byłem ogolony, zawsze byłem ubrany, dbałem o siebie. Kiedy kradłem, miałem pieniądze, to przede wszystkim się ubierałem, dbałem o siebie. I kiedy przyszedłem do noclegowni, pamiętam, pani kierownik, siedziała taka pani Janeczka, fajna kobitka, ona tak popatrzyła, wiecie, alkoholik to ma to do siebie, że zakłada maskę i udaje tym, kim nie jest. I nie muszę wam tutaj tłumaczyć, bo to tak jest. I kiedy ona mi mówi, powiedziałem jej, powiedziałem jej to, co chciałem jej powiedzieć. Ona mi mówi tak, proszę pana, przyjmę pana, ale tutaj u nas jest regulamin. I wiecie, wszędzie jest regulamin. W szkole był regulamin, w wojsku regulamin, w więzieniu regulamin i tak dalej. Gdzieś do pracy, jak szedłeś, też regulamin, ale nie czytałem, bo jeszcze w tym nie pracowałem. I kiedy ona mi powiedziała, mówi, tu jest regulamin, u nas nie wolno pić alkoholu. Jak jesteście może w noclegowniach, to wiecie. I tak sobie pomyślałem, patrzę na tą kobietkę i mówię, wie pani, ja tak naprawdę ja nie piję. No, piję tak jak wszyscy. No, i sobie tak pomyślałem, mówię, kurczę kobieto, co ty do mnie mówisz o alkoholu? Ja w więzieniu handlowałem wódką, a ty mi tu gadasz o takiej noclegowni. Ale powiedziałem, że nie piję i jak piję, to od czasu do czasu. Ale z tym nie będzie problemu. Wiecie, po 2 tygodniach, nawet nie było 2 tygodni, po 10 dniach maska spadła i okazało się, kim jestem. I to pani kierownik, pani Janeczka miała na imię. Ta Janeczka mówiła do mnie, panie Janku, niech pan coś ze sobą zrobi, no. Ile razy słyszeliśmy coś takiego, no zrób coś ze sobą. No zrób coś ze sobą. Nie słyszeliśmy takiego czegoś? Co możesz zrobić? Złapać się za szmat i je podrzeć. Tylko tyle. I z tej noclegowni mnie wyrzucali, przyjmowali, wyrzucali. Nie będę tak tutaj gadał. W każdym bądź razie pamiętam jeden dzień. Alkohol doprowadził już do tego, że żeby przejść przez ulicę, to musiałem wypić dawkę alkoholu. Z daleka widziałem auto, to z 200 metrów się bałem przejść, myślałem, że mnie przejedzie. No. Zresztą wiecie, jak to jest. Ci, co pili, to wiedzą. Tak mnie zniewolił. Ale pamiętam, ostatni raz, to było w 2001 roku, 21 lat temu, znalazłem się w noc. Jak ja tam się znalazłem w tej noclegowni, to ja sam nie wiem. Nie wiem. Ale w każdym bądź razie rano budzi mnie ktoś, patrzę, policja. Wiecie, ja już naprawdę chciałem przestać pić. Ja nie chciałem pić. I kiedy jeżdżę po szpitalach odwykowych, to ja wierzę głęboko, że ci ludzie nie chcieliby tam się znaleźć. Ja wierzę w to. Ale kiedy mnie obudzili, mówili, wstawaj. Mówię, gdzie jadę? No gdzie? Do Łęczycy. Łęczyca to był zakład karny, najbliższy zakład karny koło Kutna. Dzisiaj jest mieszkanie, można wejść na internet, więzienie na sprzedaż. O, tak to pisze. Już nie ma tego więzienia. Ale w każdym bądź razie, kiedy zawieźli mnie, prawdopodobnie chyba podziękowałem Bogu, że mnie zabierają. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to był okres, gdzie zostało ucięte, że wiedziałem, że już się tam nie napiję. I kiedy pojechałem do tej Łęczycy, pamiętam, takie 2 rzędy łóżek, na jednym leżałem i tak patrzę na drugim. Mój umysł odparował trochę od alkoholu. I tak mówię, no z tych nudów no wezmę, poczytam, coś poczytam. I taka hałda książek leżała po drugiej stronie. I wziąłem najbardziej podartą książkę. Nie miała okładek, nie miała nic. Wiecie, co wziąłem? Biblię. Większy egzemplarz od tej były te z psalmami Gedeonitki. Nie wiedziałem, co to jest Nowy Testament. Testament mi się kojarzył z jednym. Wiecie, z czym? Z czym? Ktoś umiera, spisuje testament, jest kapucha, można się bawić. Z tym mi się kojarzył testament. Ja nie słyszałem o Nowym Testamencie. Miałem 48 lat. I kiedy wziąłem ten Nowy Testament,
Mówię, przeczytam sobie. Otworzyłem, wiecie, jak się zaczyna. Ci, którzy czytają Biblię, to wiedzą. Ewangelia Mateusza, rodowód. Kiedy tak czytam, co tu jest napisane? Wiecie, hebrajskie imiona. Z języka śrubokręt idzie zrobić. To nie trzeba tego przeczytać. I chciałem to odrzucić. Chciałem to odrzucić. Może to śmieszne, ale tak było. I otworzyłem na Ewangelii Marka, na Mateusza, na 9 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam Jezus mówi takie słowa. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I wiecie co? I wtedy pierwszy raz Boże Słowo, które przeczytałem, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I zdałem sobie sprawę, że mam chorą głowę. Zdałem sobie sprawę, że mam chorą głowę i mówię, żeby ktoś musi uleczyć tą moją głowę, bo żaden mądry człowiek nie postępuje tak jak ja. Żaden mądry. I zacząłem tam dalej czytać. Kiedy weźmiecie Ewangelię Mateusza, czytacie tam uzdrowienie ślepych, chromych, trędowatych. Czytałem, pochłaniałem to, jak Jezus chodził po tej ziemi i uzdrawiał takich ludzi. To zdałem, mówię, tak sobie myślałem, mówię, Boże, żebym żył w tych czasach, kiedy żył Jezus, być może uzdrowiłby tą moją chorą głowę, nie wiedząc, że Jezus żyje. I może dzisiaj siedzisz tutaj i nie wiesz, że Jezus żyje. On żyje, jest tutaj. Kiedy wychodziłem na wolność, nie mogłem wziąć tego skrawka tej ziemi. Pod celą nie miał mi kto powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, co to jest. Tu, w tej księdze jest napisane Pismo Święte, ale w Gedeonitkach nie ma. I szukałem i tak myślałem, mówię sobie, wyjdę na wolność. I pamiętałem tylko formę tego, jaka, mówię, poszukam tej książki, jak ją znajdę, będę ją czytał. I kiedy wychodziłem na wolność, mówię tak, wychodzę, dostałem trochę pieniędzy z więzienia, trochę jeszcze miałem swoich i przyszły myśli, co dalej zrobić? Co dalej zrobić? Pójdę do noclegowni, znowu pijaństwo, znowu kłamstwo, znowu dziadostwo, cudzołóstwo i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wyliczać. I przyszła myśl, zrób to, co umiesz. To, co umiesz. A ja miałem w swoim życiu, miałem 48 lat, 3 rzeczy. Bić się, pić i kraść. Tego się nauczyłem. Ale pamiętam, przyjechałem do Kutna, kupiłem kilka litrów, to wtedy na straganach ze wschodu, z Rosji przyjeżdżali, handlowali spirytusem. To był wtedy Royal, Castor i takie różne inne. Starsi to powinni pamiętać. A kupiłem kilka litrów tego i poszedłem na Melinę, mówię, zapiję się na śmierć, bo tylko to potrafię, nic innego, żadnej perspektywy na życie. I wiecie, co robiłem? Dzisiaj wiem, że to była taka cienka szklanka, 250 gram, wlewałem czystego spirytusu. Mój ojciec nauczył mnie pić czystego spirytusu. Maraton pijacki, poszedłem do takiego znajomego, miał Janek na imię, miał, bo już nie żyje, zapił się. Od niego żona odeszła, ale miał mieszkanie. I żeby nie pić pod chmurą, mówię, tam wlewałem cienką szklanę, wypijałem szklana, papieros, szklana, papieros, szklana, papieros, kasacyjne picie. I pewnego razu, pamiętam, okno pod oknem, taka, nie mogę powiedzieć, że to było łóżko, bo to ani wersalka, niż tak nora taka. Leżałem na tym stół, na tym stole, połamane okruchy od chleba, cebula do przewąchania. Brudna szklanka, która się lepi do rąk. I pewnego razu chciałem wstać, tak jak w domku jednorodzinnym. Wychodzisz na korytarz, toaleta. I chciałem wstać do toalety. I do połowy nie miałem nóg. Do połowy mnie sparaliżowało. I pamiętam, stoczyłem się z tego wyra do toalety przez korytarz. I wtedy po raz pierwszy w życiu z całą świadomością przestraszyłem się. Przestraszyłem, to był taki strach, który przez te 48 lat te moje bójki, rozboje, potłuczone butelki, noże i tak dalej, skumulowane w jedną całość, to nie był ten strach, który mnie wtedy ogarnął, że nie ruszę się, że wózek mi walicki przede mną.
I wtedy po raz pierwszy w życiu zawołałem szczerze do Boga: Boże, ratuj. Poszedłem tam, żeby się zapić na śmierć, żeby skończyć. I wtedy zawołałem: Boże, ratuj. Po trzech dniach tego wałęsania się, czołgania, podnosiłem się na ręcach do toalety, sikałem, wracałem z powrotem. Po trzech dniach wstałem na te nogi. Wstałem na te swoje nogi. To były nogi jak z waty. Pamiętam, jak dzisiaj, jakby opowiadam, to mi ciarki przechodzą. Każde stąpnięcie. I przyszła myśl: idź do szpitala, do Kutna, weź skierowanie na odwyk. Z tej Meliny, z tej Meliny miałem, ja wiem, gdzieś z 1,5 kilometra do szpitala, do Kutna, do przychodni, żeby wziąć to skierowanie. Szedłem 3,5 godziny. Każde stąpnięcie rozrywało mi czaszkę. Nie mogłem... Każde stąpnięcie to tutaj czułem. Mrugnięcie oczu mnie bolało, wszystko mnie bolało. Pamiętam, kiedy wszedłem do pani doktor, ona spojrzała tak na mnie, mówi: co? Mówię: nie wiem. A gdzie? Też nie wiem. Nic nie wiedziałem. Ona wzięła i wypisała mi skierowanie na detoks do Zgierza. 50 kilometrów. Wiecie, na tamten czas... Żeby się dostać tam do Zgierza, to by było to tak, jakbym dzisiaj miał polecieć w kosmos. Jakbym miał teraz polecieć w kosmos? Nie wiedziałem, jak tam się dostać, co tam zrobić. I kiedy wyszedłem ze szpitala, przechodziłem koło swojej noclegowni. Pani kierownik z daleka mnie zobaczyła. Mówi: nawet mowy nie ma, że pan tu wszedł. I żeby zrobić jej na złość, wyjąłem to skierowanie i tak pomachałem. Ona przyszła, spojrzała na to skierowanie i na mnie ulitowała się. I pan wejdzie tutaj, pan się umyje, ogoli, a jutro będziemy dzwonili do szpitala, może pana przyjmą. I tak było. Przyszedłem, poszedłem, ogoliłem się. Mój organizm był jeszcze na tyle silny, że nie dostałem psychozy, nie dostałem padaczki, omanów. Ale 9 dni musiałem czekać na przyjęcie na detoks. Organizm się sam zdetoksował, sam się odtruł. Ale mimo to pojechałem do tego szpitala. Pojechałem do Zgierza. To był wojewódzki szpital specjalistyczny w Zgierzu. Korytarz gdzieś, ja wiem, no Mirek tam przyjeżdżał wtedy. Tak, to był długi taki korytarz, ja wiem, 50 metrów. A ja na tym korytarzu, kiedy mnie przyjmowali, ja nie wiem, jak to dzisiaj jest w szpitalach, ale tam była taka biała, szalkowa waga. Mierzyli i ważyli. Nie wiem, czy dzisiaj w szpitalach to jest. Ale w każdym bądź razie, kiedy pielęgniarka tak waży mnie, a ja tak patrzę na tą wagę, ja mówię: ta waga jest zepsuta chyba. Ona: nie, ta waga jest dobra. Wiecie, ile ważyłem? 48 kilo. Za kij od środki bym się schował. Alkohol wypukał wszystkie minerały, potas, wszystko. Ale znalazłem się i tak chodziłem po tym korytarzu w jedną i w drugą stronę. I wtedy stanął przede mną jeden... Nie miałem żadnej nadziei na nic. Na nic. Kiedy jechałem do tego szpitala, to mówię tak: albo mi coś wszyją, albo mi wytną z tej głowy. Jedno, co wiedziałem, to że mam chorą głowę. To wiedziałem. I wtedy nie wiem, prawdopodobnie Mirek też przyjechał tam do tego szpitala. Pamiętam, stanął przede mną facet, wyciągnął tak ręce i powiedział słowa, których nigdy nie zapomnę: pamiętaj, że nie jesteś sam, jest ktoś, kto cię kocha, tym kimś jest Jezus Chrystus. I wiecie, jak zareagowałem na te słowa? Popatrzyłem na niego i mówię: kurczę, skąd on się urwał z choinki? Nigdy w życiu do mnie czegoś takiego nie powiedział. I z początku w Zgierzu to było, na pierwszym piętrze był odwyk, a na drugim psychiatryczny, więc oddziała mi się pomylił chyba. Ale on to powiedział z taką miłością, mówi: chodź, przyjdź, pograją, pośpiewają, mówi: tam jest kawa, ciasto. I wcale nie przyszedłem słuchać o Bogu, wcale nie. Dlatego, że lubię słodycze, lubię kawę i ciasto, poszedłem tam, żeby się najeść kawy i ciasta, zjeść, napić kawy i ciasta. Jeszcze wtedy piłem kawę. I kiedy był Mirek, już nie pamiętam kto, ale widziałem, że grali, śpiewali, podziargani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I było zaproszenie, kiedy skończyli to grać, była modlitwa. Nie wyszedłem prawdopodobnie, bo nie interesował mnie Bóg, nie był do niczego mi potrzebny.
ale było zaproszenie na Dni Trzeźwości do Wisły. I tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, dawno nie byłem w górach, a jak byłem, to byłem koło Waty, nie pamiętam. Mówię, pojadę, co mi zależy. I chcę wam powiedzieć, przyjechaliśmy. Paweł przysłał wtedy busa, 8 osób, 8 pacjentów. Z tych 8 pacjentów tylko ja jeden żyję. Tylko ja jeden. Reszta to, co wiem, to wypadki samochodowe, samobójstwo i tak dalej. Pod kołami samochodu zginęli i się pozapijali. Ale w każdym razie, kiedy przyjechałem tutaj do tej Wisły, wiecie, i też przyjechałem, miałem swoje plany, miałem swoją receptę na życie. Mówię, przyjadę tutaj w góry, mówię, jestem kawalerem. Ja się nie miałem czasu ożenić. Miałem 50 lat, miałem 48 wtedy i nie miałem czasu się ożenić. Młodość spędziłem w więzieniu. I mówię tak, pojadę. A może poznam jaką góralkę, pokręcę jej w głowie, ułożę sobie życie i tak dalej. Jakoś to będzie. Jakoś to jest nijak. I często ludzie mówią, jakoś tam leci. Jakoś to jest nijak. Nie ma nawet takiego słowa w słownictwie. Moja żona dzisiaj, ona jest polonistką, mówi, nie ma takiego słowa, jakoś. Ale w każdym bądź razie tutaj przyjechałem, do tej Wisły. I tam na takim spotkaniu, tak jak tu, siedziałem z boku, patrzyłem w góry, bo to było w czarnym, patrzyłem w góry i słyszałem piątek, sobota i niedziela. Jezus, 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 Jezus. I siedziałem z boku. No i co z tego, że siedziałem? Beton. Beton. Nic. Widziałem, jak ludzie wychodzili, jak się modlili, jak klękali, jak rzucali papierosy, jak płakali. Wszystko to widziałem. I nic. Ale przyszła niedziela. Przyszła niedziela. I też kupa ludzi. A ja tak z boku tam siedzę i słowa. Pamiętam, grali wtedy taką wesołą pieśń jakąś. I wtedy pamiętam, jeden z tych grajków mówi, a dlaczego się nie śmiejesz? A dlaczego się nie cieszysz? Dlaczego twoje usta są wykrzywione w podkówkę? I tak z boku siedziałem i tak myślę, mówię, facet, o co ci chodzi? Wiesz, z czego mam się cieszyć? Ruina? Nie mam domu, jestem bezdomny, wszystko rozwalone. Nawet w pożyczonych ciuchach tu przyjechałem, a ty mi się każesz cieszyć i radować nie wiem z czego. Tak sobie myślałem tam z boku. Ale powiedział jedną ważną rzecz. Mówi, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? Dzisiaj mówię to do ciebie. Czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I wtedy się puknąłem w głowę, mówię, kurczę, jasne. Ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. Ja nie chcę tylko przestać kraść, pić, palić, cudzołożyć. Był okres, że nie piłem, był okres, że nie paliłem. Nie paliłem 3 lata i 8 miesięcy. I tak z powrotem do tego wróciłem. Ale ja chciałem, żeby moje życie się zmieniło. I tu jest klucz. Czy ty chcesz? Na to pytanie odpowiedz sam sobie. Czy chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I kiedy to było to zawołanie, wyleciałem na środek. Pierwszy nie patrzyłem na nikogo, bo ja chciałem, żeby moje życie się zmieniło. Ja pamiętam, kiedy i mnie przytulił, zaczął wołać do Boga, mówi, Boże, zlituj się nad nim, nie pozwól mu umrzeć. Pamiętam, kiedy płakał, tak pierwszy raz w życiu usłyszałem taką modlitwę, nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś się tak modlił. Jego łzy leciały mi na ramię, miałem taką koszulę w kratkę, pożyczoną oczywiście, bo moja do kasacji poszła. On wołał, Boże, zlituj się nad nim. I kiedy skończył się modlić, to powiedział, a teraz ty się pomódl. Wiecie, szok. Facet 48 lat, a ja nie wiedziałem, jak mam parę słów do Boga sklicić. Nie wiedziałem, po prostu nie wiedziałem. I słucham, mówię, tu kupa ludzi, tu się modlą, tam się modlą, bo mówię, może ktoś coś tam klepnie, coś, może coś załapę i powtórzę. Wiecie co, wierszyk powtórzę. Ale z mojego serca, z głębi mojego serca wyrwało się jedno. Ja już nie chcę tak żyć. Ja więcej się nie modliłem. Ja już nie chcę tak żyć. Boże, nie chcę tak żyć. Bo nie umiałem inaczej się modlić. I Boża łaska. Tutaj mówił pastor, mówi,
Bóg wysłuchał tej modlitwy. Ci, którzy są wolni, którzy są uwolnieni, wiedzą, co to jest. I od tego czasu wiedziałem, że nigdy w życiu nie napiję się już do końca życia, że jestem wolny. Myślałem tylko o papierosach, o alkoholu, o niczym innym, ale wiedziałem, że nie napiję się. I kiedy żeśmy wsiedli do tego busa, z powrotem nas zawozili do Zgierza, pamiętam, na stacji benzynowej stanął, tam tankował paliwo, no i wszyscy oczywiście z tego busa papierosa, bo na stacji nie wolno palić. Ja też, nie ma sprawy. Wziąłem tego papierosa i taki smród, taki niedobry. Jak cisnąłem 21 lat. Nawet nie pomyślałem, że to Boża łaska uwolniła. Kiedy przyjechałem tam do Zgierza, do mnie mówią, a jak ty mówisz? Z moich ust nie wychodziły bluźniercze słowa. Bóg zmienił słownictwo. To jest uwolnienie. I na tych dniach tutaj, dzisiaj, dziś, jutro i pojutrze możesz doświadczyć takiego uwolnienia, o którym tutaj jest napisane. Możesz tego doświadczyć. To tylko zależy od ciebie. To tylko zależy od ciebie. I wiecie co? I to nawet nie wiedziałem. I mało tego, kiedy wyjeżdżałem tam z tej Wisły, doszedł, wy to znacie, Stasiu kolejarz do mnie i mówi, Janek, bo mieliśmy te karteczki, ja mam tu gdzieś tą swoją też karteczkę, ale mówi, patrz, to jest Boże Słowo. I kiedykolwiek weźmiesz to Boże Słowo do ręki i patrz, on mi daje ten właśnie Nowy Testament, tylko z okładkami. Bo kiedykolwiek weźmiesz go do ręki, to pierw pomódź się do Boga, żeby Bóg otworzył twoje serce i twój umysł. Robię to 21 lat. Kiedykolwiek biorę Biblię do ręki, to proszę, żeby Bóg do mnie mówił, bo chcę go słuchać. Wiecie, pojechałem z powrotem na tą terapię i modliłem się. Moim największym pragnieniem było, wiecie, bo jeszcze tylko żyła moja siostra, bliźniaczka i mój młodszy brat. I moim pragnieniem, nawet jak w więzieniu siedziałem, do mnie nikt nie przyjeżdżał na widzenie. Do mnie na widzenie przyjeżdżał prokurator albo śledczy na zakończenie śledztwa. Ale wtedy, pamiętam, siedzieliśmy w takim kółku terapeutycznym, pielęgniarka otwiera drzwi oddziałową i pani Anko, ma pan widzenie. Mówię, kurczę, co ja nawywijałem? Myślę, tak wiecie, jak to szybko. Coś wywinąłem, ale już nie pamiętam co. I kiedy wyszedłem tak z daleka, może za 20 metrów, moja siostra, ta bliźniaczka, która 30 lat nie miałem z nią kontaktu. Ona stała, pamiętam, tak z daleka, miała w ręku jakiś pakunek. Nawet nie wiedziałem, co ona ma. Kiedy podszedłem, prawdopodobnie, taki był zwyczaj w naszym domu, tylko żeśmy go zaprzepaścili, ja go zaprzepaściłem. Taki był zwyczaj, że rodzice nasi nas całowali. Mama zawsze mówiła, idźcie z Bogiem, wracajcie z Bogiem albo zostań Bogiem. I to zostało zaprzepaścione. Rodzice nas całowali, my rodziców, siebie nawzajem i prawdopodobnie pocałowałem tą swoją siostrę. Prawdopodobnie, nie wiem. A ona mi mówi tak, Janek, wracam z Piotrkowa, od brata naszego. Masz, mówi, tutaj Krzysiek żenił syna. Ja nawet nie wiedziałem, że mój brat ma synów, że moja siostra ma synów, bo to mnie nie interesowało. Interesowało mnie podłe, dziadowskie, hulaszkie życie. I też powiedziałem mu, kiedy wyjdziesz z tego detoksu, przyjedź do mnie. Dała mi adres. W jednym mieście żeśmy mieszkali, w Kutnie. Kiedy ją widziałem na ulicy, jak przechodziła, to mówiłem jej dzień dobry, bo na do widzenia nie było czasu. Ale wtedy pamiętam, pierwsze święta Bożego Narodzenia spędziłem z moją siostrą, moim siostrzeńcem, który miał 18 lat. Pierwszy raz mi w życiu wujku powiedział. Ale wiedziałem, kiedy ona przyjechała, to wiedziałem, że Bóg działa. Ja się modliłem. Ja chciałem usiąść z moją siostrą, z moim bratem, spojrzeć im w oczy, usiąść przy jednym stole i porozmawiać, tak normalnie porozmawiać. I wrócę tutaj do tego tematu, o czym powiedział pastor, o przebaczeniu. I powiem ci, być może nosisz w sobie jakieś nieprzebaczenie, nawet nie wiesz,
nawet nie wiesz. Ja myślałem, że z moją siostrą jest wszystko okej. Okay. Pocałowałem ją w policzek i jest wszystko okej. Okay. A to nie było okej. Okay. I pamiętam, kiedy kończyłem 50 lat. Moja siostra, zobaczcie, po nawróceniu 2 lata. Kiedy spotykałem się z moją siostrą, siadaliśmy, przychodziłem do niej do domu. Ja wiedziałem, że jesteśmy obcy ludzie. Wiedziałem, że to jest moja siostra, ale jesteśmy obcy. I kiedy kończyłem 19 maja 50 lat, poszedłem do mojej siostry. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Przychodziłem do moich braci, mówię, módlcie się o mnie. Nawet Jasia się kiedyś modliła, ja mówię, nie mam relacji z moją siostrą, bo nie było przebaczenia. Przebaczenie to nie przepraszam. Ale pamiętam, kiedy wszedłem do niej, kupiłem taką małą wiązankę kwiatków. Pamiętam te straganiarki uliczne, co są. Kupiłem taki bukiecik kwiatków. Wszedłem do mojej siostry, wszedłem do mojej siostry Jadwiga. Chcę, żeby mi przebaczyła wszystko. I powiedziałem jej, co? To, że przeklinałem ciebie, nienawidziłem cię, życzyłem ci wszystkiego najgorszego. Chcę, żebyś mi przebaczyła. Smarkaliśmy sobie w rękawy obydwoje i tam przyszło przebaczenie, przyszło uwolnienie. Bóg pozwolił nam jeszcze się cieszyć razem 8 lat. Moja siostra oddała życie Jezusowi Chrystusowi, patrząc na moje życie, nigdy nie brałem Biblii, nie tłukłem jej po głowie. Ale wy żeście już wtedy byli, kiedy Jadwiga przyjechała na Dni Trzeźwości. Ona wiedziała, że coś się dzieje i mówi, ja chcę przyjechać z tobą do tej Wisły. I przyjechaliśmy. I tam oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Powiem ci tak, jeżeli tęsknisz za zmianą swojego życia, to jest to dobry moment. Jeżeli tęsknisz za wolnością, nie wiem, co cię trzyma w niewoli. Nie wiem. Najlepiej ty i Bóg wie. Więc rozpraw się z tym. Powiedz to Bogu. Pan Jezus mówi tu w Ewangelii, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i odpocznieni. Ja dam wam ukojenie. Moi drodzy, niech to świadectwo będzie dla was taką zachętą. Niech nie będzie barierą. Niech będzie zachętą do tego, że tak, przychodzę. Nie mogę sobie już poradzić z tym moim życiem. Nie mogę sobie poradzić, ale jest ktoś, kto może. Ten, który sam o sobie mówi w Ewangelii Mateusza, ostatni rozdział. Mnie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi, więc Jezusowi jest dana moc nad twoim życiem, nad twoim zniewoleniem, nad twoim nieprzebaczeniem. Przyjdź do Niego, a On się z tym rozprawi. Niech tym wszystkim imię Jezusa będzie uwielbione. Amen.